Nowenna za przyczyną sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Wśród zmienności tego świata tylko Bóg jest Twą opoką, ocalenia Twego twierdzą, zamkiem nigdy nie zdobytym. Tam, gdzie wschód ma swój początek, życie Twoje się zaczyna. Zapowiedzią jest pokoju, pojednania wśród chrześcijan. Gdyś opuszczał kresy wschodnie, Twoje serce tam zostało, by na zawsze już pozostać źródłem łaski pojednania. Ziarnem jesteś obumarłym, dziś z Twej śmierci życie tryska, bo nad śmierć mocniejsza miłość, która rodzi plon stokrotny. Tak jak świeca płoniesz jasno, blaskiem chwały Chrystusowej, z aniołami dziś sławimy życie Twoje, Stanisławie. Sługo Boży, nie przestawaj za swym ludem orędować, w kłótniach, waśniach i niezgodzie. Bądź ratunkiem dla nas słabych, Bogu Ojcu i Synowi, z Duchem siedmiorakiej łaski. Chwała, cześć i uwielbienie za kapłana tak wielkiego. Amen. Dzień piąty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swojego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swoje życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów. A mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Księgi Mądrości. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych.
Dziś coraz trudniej być do końca wiernym swojemu powołaniu. Coraz więcej jest rozbitych małżeństw, coraz więcej odejść z kapłaństwa i życia zakonnego. Niewierność stała się zmorą naszych czasów. Sługa Boży Stanisław Szulmiński może być dla nas wzorem wierności do końca. Świadkowie twierdzą, że nawet w sowieckim obozie przymusowej pracy, gdzie systemowo walczono z wszelkimi przejawami religijności, ksiądz Stanisław chodził w sutannie, a właściwie w tym, co z niej zostało. Modlił się na brewiarzu i animował codzienną modlitwę w obozowym baraku. Nie obawiał się konsekwencji, bo miał silne przekonanie, że nikt i nic nie wyrwie mu z serca jego miłości do Boga. Modlitwa sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Razem z Tobą, boski Zbawicielu nasz, u zarania życia i zarania każdego dnia powtarzać chcemy Twoją modlitwę poranną. Ofiary i całopalenia nie chciałeś, ale zgotowałeś mi ciało i oto jestem, żeby pełnić wolę Twoją. W życiu codziennym pragniemy powtarzać za Tobą, pokarmem moim pełnić wolę Ojca mego. Modlitwą naszą czasu cierpienia niech będą słowa: Ojcze, niech odejdzie ten kielich ode mnie, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. U schyłku każdego dnia i u schyłku życia naszego wołać chcemy z Tobą: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, wstawiaj się za nami. Wierny sługo Boga, wstawiaj się za nami. Rozmiłowany w Kościele, wstawiaj się za nami. Szafarzu Bożego Miłosierdzia, wstawiaj się za nami. Kierowniku dusz ludzkich, wstawiaj się za nami. Pokorny naśladowco Chrystusa, wstawiaj się za nami. Miłośniku ubóstwa i prostoty, wstawiaj się za nami. Pokory przykładzie, wstawiaj się za nami. Wzorze pokuty, wstawiaj się za nami. Lekarzu ludzkich słabości, wstawiaj się za nami. Krzewicielu powołań kapłańskich i zakonnych, wstawiaj się za nami. Opiekunie zesłańców do sowieckich łagrów, wstawiaj się za nami. Pochodnio światła prawdy i pokoju, wstawiaj się za nami. Budowniczy mostów zgody i pojednania, wstawiaj się za nami. Przyjacielu wszystkich ludzi, wstawiaj się za nami. Prekursorze ekumenizmu, wstawiaj się za nami. Żertwo naszej wolności, wstawiaj się za nami. Drogocenny skarbie Kościoła, wstawiaj się za nami. Blasku Bożej dobroci, wstawiaj się za nami. Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś Twojego sługę, Stanisława Szulmińskiego, do budowania zgody i pojednania między zwaśnionymi narodami i podzielonymi uczniami Chrystusa. Umocniony Twoim duchem, mężnie świadczył o Tobie pośród prześladowań i złożył samego siebie na całopalną ofiarę za jedność i pokój. Daj nam przez Jego przyczynę tego samego ducha ofiarnej miłości, abyśmy szukali dróg poszanowania, zgody i zrozumienia, a tym samym przyczyniali się do budowania jedności Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.